9 lutego w piątek. Witam Was drodzy i bardzo serdecznie pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu Miechowicach. Pogoda za oknem jest niezbyt zachęcająca. Tym bardziej zachęcam Was do tego, by teraz usiąść, może wziąć filiżankę kawy lub herbaty i wsłuchać się w Boże Słowo, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak z Księgi proroka Izajasza z 40 rozdziału z 2 wersetu te słowa czytamy. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. Zaś u ewangelisty Łukasza w 24 rozdziale, 47 wersecie te słowa znajdujemy. Począwszy od Jerozolimy, w imię Chrystusa ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Drodzy, dziś trochę o tym, że nierzeczywiste może stać się rzeczywistym, że to, co niewyobrażalne, staje się rzeczywistością. No właśnie. Gdyby dane nam było stanąć pośród tych, którzy słuchają wieści Izajasza, pomyślelibyśmy sobie, to niemożliwe. To niemożliwe, że dopełniła się niewola Jerozolimy, bo przecież niewola trwa nadal. Cała rzeczywistość przeczy temu, czego słuchamy wieści Izajasza. A jednak to potomkowie tych, którzy zostali uprowadzeni, wrócą do Jerozolimy, odbudują miasto, odbudują jego mury i odbudują świątynię. To, co wtedy wydawało się nierzeczywiste, niemożliwe, stanie się rzeczywistością, stanie się możliwe, bo Boże Słowo znajdzie swoje wypełnienie. I gdyby dane nam było stanąć pośród uczniów Jezusa, słuchać Jego słów, pomyślelibyśmy sobie, piękne słowa, ale jakże niemożliwe w realizacji. Jak to się ma stać, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie, wieść o upamiętaniu, odpuszczeniu grzechów ma dotrzeć aż do krańców ziemi? To niemożliwe. Przecież ci, którzy słuchają Jego wieści, ci, którzy pozostali Mu wierni, to garstka ludzi, tych, którzy nie znają języków, nie mają żadnego zaplecza, nie są zbyt zasobni finansowo, a przede wszystkim, którzy nigdy pewnie poza teren Judei, Samarii, Galilei nigdzie nie podróżowali. A jednak dziś nie jest to problemem, by sięgnąć po Biblię w naszym polskim języku. Nie jest to problemem, jadąc gdzieś za granicę, sięgnąć po Biblię, Boże Słowo, chyba w każdym języku, jaki istnieje na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo znalazło swoje wypełnienie. Dlatego, że to, co wydawało się nierzeczywiste, stało się rzeczywistością. Dlatego, że Bóg wypełnia swoje Słowo. Jest to, drodzy, kolejne potwierdzenie tego, że Boże Słowo, które wychodzi, nie wraca do Boga puste, ale wykonuje to, z czym zostało wysłane. Dlatego życząc Wam dobrego dnia, życzę Wam też, byście trwali w Bożym Słowie, bo Boże Słowo, które dziś dla wielu może wydawać się nierzeczywiste, nierealne i niemożliwe do wypełnienia, znajdzie wypełnienie w swoim czasie, właściwym dla każdego z nas. Życzę Wam dobrego dnia i Bożego prowadzenia na każdy dzień. Zostańcie z Bogiem.